Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy. Są chodzącymi paradoksami. Mówią najgłośniej, kiedy słuchają z największą uwagą. Ofiarują najwięcej, gdy chętnie i ze zrozumieniem przyjmują słowa uczniów. Posiadanie nie jest ich celem. Choć są pełnoetatowymi poszukiwaczami skarbów, nieprzerwanie w pogoni za talentami, które czasem spoczywają głęboko uśpione. Lekarz może w jednej czarodziejskiej chwili przyjąć nowe życie. Na ich oczach to życie odradza się na co dzień w nowych pytaniach, pomysłach, przyjaźniach. Są wojownikami, którzy codziennie toczą bitwę z negacją, strachem, ignorancją, zniechęceniem. Mają jednak przemożnych sprzymierzeńców. Inteligencja, ciekawość, indywidualność, twórczość, wiara i śmiech przybywają pod ich komendę, ofiarując im nieocenioną pomoc. Są siewcami, sieją obficie, lecz nie zawsze dane jest im zbierać plony swojej pracy. To dla nich tu przyszłam. Dla nich. Dla przyjaciół. Dla siebie. Bo w przemijaniu drzemie całe życie swoje. Spojrzę raz tylko i uśmiechnę się od tak. Do paru chwil, co było kiedyś między nami. Nie ma wychodzenia. No.